Niedzielna Loża Radiowa. Ci tacy bardziej aktywni działacze Platformy wyjechali już na wakacje, no i nie udało się nikogo zwerbować, także dzisiaj będziemy w szóstkę bez działacza PO. Są dzisiaj z nami Marko Markowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Tobiasz Gajda, Nowoczesna. Witam. Marcin Pękalski, Kukiz 15. Witam serdecznie. Także Marcin Gambiec, Mniejszość Niemiecka. No i trzeci Marcin, Marcin Oszańca, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam wszystkich. Panowie, kiedy tydzień temu rozmawialiśmy o tym, co zrobi prezydent Andrzej Duda z pakietem ustaw sądowych, to nikt nie przewidział tego, co zrobi, bo głosy były takie, że albo pro forma odeśle do Trybunału, albo to Marko Markowski mówił, jednak podpisze. No i właśnie, właściwie nie było innej opcji. Ani jeden z uczestników dyskusji nie mówił o tym, że być może prezydent zawetuje chociażby jedną z tych ustaw. A tu proszę, podwójne weto, pewne zamieszanie na scenie politycznej, no i scenariusze na przyszłość, jeśli chodzi o reformę sądownictwa. Kto ma ochotę pierwszy skomentować sytuację? No według mnie... Marcin Gambiec, Mniejszość Niemiecka. Według mnie no, sytuacja taka dosyć nieprzewidywalna. Nie spotykamy się na co dzień z takimi sytuacjami w obozie rządzącym. Jednak doszło do pewnego rozłamu i ten rozłam jest mocno widoczny. Czas pokaże tak naprawdę, co się dalej wydarzy. Wygranym jest jedynie prezydent. Tutaj opozycja i koalicja tak naprawdę nie wiedzą, co naprawdę dalej się wydarzy, bo nie wiemy, co prezydent zrobi z ustawami, które chce poprawić. Kwestia poprawy tych dwóch ustaw jest bardzo tutaj znacząca. Jestem sam ciekaw, co one będą zawierać, jakie elementy pan prezydent zamierza wprowadzić, takie, które usatysfakcjonują większość sejmową. Marko Markowski, Prawo i Sprawiedliwość stanie po stronie prezydenta, czy będzie mu prawił o złośliwości teraz? To znaczy tak, no prezydent Andrzej Duda podjął się wystąpić z tą inicjatywą reformy wymiaru sprawiedliwości. Wziął na siebie wielką odpowiedzialność. Kolokwialnie mówiąc, ma zadanie na wakacje wystąpić tutaj z własnymi poprawkami. Ale cieszy nas bardzo decyzja pana prezydenta o podpisaniu ustawy o sądach powszechnych. To taki pierwszy krok, by odmienić ten skamieniały system. I tyle. I czekamy na dalsze decyzje pana prezydenta i na projekt, który przedstawi. Tobiasz Gajda, Nowoczesna. No dla mnie, nie ukrywam, to też była niespodzianka w poniedziałek. Dwa weta pana prezydenta. Dobry ruch pana prezydenta. Roztropny, mimo tego, że nie zawetował trzeciej ustawy, też zmieniającej ustrój polskich sądów, która niestety, ale też jest pośrednio wprowadzaniem ludzi, Ziobry, do sądów, którzy mają bezpośredni wpływ na orzekanie przez sędziów w sprawach zwykłych obywateli. Uważam, że to jest sukces nie tyle prezydenta, tylko to jest sukces ludzi, którzy wyszli na ulicę, o zwykłych obywateli, którzy w ilości nieprawdopodobnej, takiej jakiej nie mieliśmy okazji oglądać wcześniej w najnowszej historii Polski, wyszli na ulicę polskich miast i manifestowali swoje poglądy i przywiązanie do demokracji, bo to było wprowadzanie, po prostu likwidacja wolnych wyborów tylnymi drzwiami i ludzie to dostrzegli i wyszli na ulicę pokojowo manifestować. Czyli likwidacja wolnych wyborów, jak rozumiem, z takim podtekstem, że Sąd Najwyższy może unieważnić wynik, tak? Dokładnie. Niekorzystne dla rządzących. Dokładnie tak. To jest kompetencja Sądu Najwyższego i wprowadzenie tutaj zupełnie nowego składu, który byłby podległy władzy, mogłoby zachwiać tą równowagę. Ludzie pokojowo ze świeczkami manifestowali się tutaj dwa tygodnie temu na loży. Pan Górniak nie dowierzał, że się wybieram wieczorem na pierwszy protest tutaj w Opolu pod Sądem Okręgowym. Śmiał się, czy to będzie świeczka żałobna, a powiedziałem nie, to zwykła świeczka. I jednak te pokojowe protesty miałem dużą moc. I uważam, jestem dumny z tego, że mogłem być częścią tych protestów i udało nam się póki co, jeszcze na dwa miesiące, ten ustrój Polski jakoś uchronić, że tak powiem. A co do wet, rozbił się monolit koalicyjny. Pan Gowin, bardzo ciekawa tutaj postawa, najpierw głosuje za, później mówi, że decyzja prezydenta była bardzo dobrą decyzją. Tutaj też mówi, że zagłosował za, żeby nie rozbijać koalicji, wiedząc, tak, no, że i tak to weto ale będzie. Ale jego późniejsze słowa przeczą temu, co zrobił wcześniej, i to jest jakiś taki absurd w tym momencie, który mimo wszystko rzutuje jakoś na całą koalicję. Też ciekawe, jak tutaj się zachowa koalicja u nas w Opolu, która jest podobnie złożona. Też Arkadiusz Wiśniewski popierał jakoś protesty pod Sądem Okręgowym, mimo że nie miał odwagi się tam pojawić. Pan Patryk Jaki to nie był chyba zachwycony z tego powodu.
Jeżeli jeszcze chodzi o weta prezydenta, co ciekawe, to retoryka kancelarii prezydenta po wetach, która no, była dosyć oportunistyczna do zarządu Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj też padały ciekawe zdania i o Marku Suskim, żeby był prezydentem z ramienia PiS-u, skoro PiS nie chce poprzeć Andrzeja Dudę. No tutaj się pojawiały... Jeszcze nie wiemy, kogo poprze. No, oczywiście, to było tak w formie takiej wrzutki, ale to było dosyć ciekawe ze względu na to, że... Polityka uprawiana memami. Jest troszeczkę tutaj obecnie pozycja prezydenta wzmocniona na tle Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Pękalski, Kukiz 15, kręcił głową, słuchając kolegi z Nowoczesnej. Tak. Słyszałem o tych ludziach, którzy wyszli na ulicę tutaj, broniąc, tutaj jakoś atakując tą nową ustawę. Chciałem się zapytać tych ludzi, czy sądy się im podobają, to działanie dzisiejszych sądów się im podoba. Bo to, że zmiana musi nastąpić, to... A ludzie mówią, że ta zmiana ma nastąpić, ale nie w taki sposób. Super. Walczyli o wolność, podjeżdżając Mercedesami, nie? Tak, no, dokładnie. Dobrze, ale chciałem to też się powiedzieć. W doby ubeckiej i bolszewickie upiorne. Też chciałem się powiedzieć. Panowie, Marcin Pękalski, że się wypowiem. Super, fajnie. My się cieszymy i wiemy, że to jest dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o tą ustawę. Ta ustawa nie dawała praktycznie obywatelom nic. Dalej upartyjniała coś, co powinno nas bronić jako obywateli. Dalej miał być pod płaszczykiem, prawda, partii i to teraz jeszcze bardziej niż wcześniej, tak? Dlaczego tutaj kolega powiedział o panu Gowinie? To pokazuje czysty przykład partiokracji, tak? Jestem sprzeciw, ale głosuję za. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Tu jest brak samoistnego myślenia, czy o co tutaj chodzi, tak? To jest właśnie ten system chory, w którym my żyjemy, który Kukiz 15 chce zmieniać. Bo u nas się partie nie liczą, nie ma to, co myśli partia, tylko to, co myślę ja, obywatel wybrany przez suweren mój i mam działać w stosunku do niego fair. A tutaj głosuję za i cieszę się, że będzie weto, więc chyba pan Gowin wiedział, że będzie weto, więc to weto było szykowane. I teraz moje pytanie polega na tym, że czy to była ustawka z panem prezydentem, czy pan prezydent po prostu zaskoczył wszystkich swoim zachowaniem typowo propolskim. Jakie jest pana zdanie? Moim zdaniem jest to takie, że pan prezydent w końcu nie tyle co przypomniał sobie, co może zdecydował, że to suweren go wybrał, a ta ustawa nie jest do końca dla suwerenu, tylko jest ustawką partyjną, wymianą kadrową, to po pierwsze. Po drugie, teraz my będziemy karać was. Bardzo dużo na ulicy słyszy się teraz od opozycji, że będą siedzieć obóz rządzący będzie siedział. No trochę niepoważne, słabe i merytorycznie nie powinno w ogóle zaistnieć. Ale do czego zmierzam? Jeżeli PiS chciał upolitycznić sobie sądy i teraz zacznie się wendetta w drugą stronę, tak? Będzie, i to tak będzie przebiegało. My jako Kukiz 15 mamy dosyć tego, tak? Mamy dosyć tych wojenek partyjnych. Chcemy, żeby sądy były bardziej proobywatelskie, żeby obywatel mógł jakoś ingerować po prostu w wybór sędziów i wiedział, kto go po prostu reprezentuje, kto będzie ich osądzał, tak? Bo na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kto. Sędziowie są aroganccy, przewlekłe sprawy diametralnie długa. Sędziowie się zamieniają sprawami, także sędzia, który prowadził sprawę, przydzielany do drugiej sprawy i on nie wie, o co chodzi. I sobie klepie tym młotkiem, jak mu się podoba, tak? A nie proobywatelsko, tak? I z tego staramy się uniknąć, chcemy to zmienić, ale nie w ten sposób, jak zrobił to niestety PiS. Szybko i pod siebie, tak? Jeszcze chciałem tylko dodać, tak? Że pan Ziobro niech pamięta, że na przykład za 4 lata PiS może stracić większość albo w ogóle władzę i te wszystkie uposażenia pana ministra sprawiedliwości dostanie ktoś inny w rękach i zacznie się wendetta w drugą stronę, więc po co? My obywatele chcemy tego uniknąć i chcemy po prostu proobywatelskich ustaw, a nie propartyjnych. Marcin Szanco, PSL. Chciałoby się powiedzieć, że aż i tylko dwa weta były. Szkoda, że prezydent nie zawetował trzeciej ustawy. No na szczęście okazało się, że protesty mają sens. Udało się zatrzymać walec, który jechał PiS-u. Prezydent pokazał swoją autonomię, tak? Pokazał, że wie, kto go wybrał. Zobaczył masę protestów, masę ludzi, młodych ludzi, którzy wyszli na ulicę, nie podjeżdżali Mercedesami, większość osób szła na piechotę, bądź... No to ten argument akurat Marka jest bezpodstawny. Nie wiem, czy Marku byłeś na jakimś proteście? Widziałem.
Widziałem. Byłem w okolicy. Ja nic jeszcze wożę w samochodzie, także też nie dostałem pieniędzy od pana Sorosa. Mercedesem też nie jeżdżę, byłem tam z starym Fiatem. I ten argument jest dość... Ciężko się odnieść do tego. Szczególnie jak ktoś nie był, tak? I wypowiada się o tym, co tam było. Tutaj myślę, że też miało skutek zbieranie podpisów pod petycją. Udało ich się zdobyć ponad 100 tysięcy w kilka dni. Władysław Kosiniak-Kamysz też namawiał gorąco prezydenta, żeby odrzucić te zmiany, te trzy ustawy. Nikt nie powie, że jest dobrze w sądownictwie. Każda opcja mówi, że muszą być zmiany, ale nie zmiany, które proponowało Prawo i Sprawiedliwość, bo to były zmiany typowo kadrowe. Przewlekłość postępowań nie wynika bezpośrednio z tego, że jest ten czy inny sędzia. Wynika z tego, że prawo jest tak skomplikowane. Mam doświadczenie w administracji i wiem, jak to wygląda. Procedury, prawo jest tak komplikowane, że to też nie jest wina urzędników, że jest ich tak dużo, że kosztują tyle budżet państwa. Po prostu cały system jest tak skonstruowany. Jeżeli ktoś nie był od tej drugiej strony, to ciężko uwierzyć, ile urzędnik musi rzeczy zrobić, żeby wydać jedną prostą decyzję. A w tej kwestii to chyba się wszyscy zgadzamy. Dokładnie, tak? Dokładnie. Także tutaj zmiana prawa od podstaw, a nie zmiana kadrowa, która tak naprawdę miałaby umożliwić PiS-owi władzę już do końca świata jeden dzień dłużej. Masowe protesty w całej Polsce. Zebrali się tylko 100 tysięcy podpisów. Ile jest obywateli Rzeczypospolitej Polskiej? No dobrze, to było 100 tysięcy podpisów kilka dni. Nie było, może tak. Jeżeli mamy masówkę, no tak, no taki protest jest kilka milionów. W reformie edukacji milion podpisów prawie zostało wyrzuconych do kosza. Ale my rozmawiamy teraz o sądownictwie. To nie było taka sytuacja, dlatego że protesty nie były typowo partyjne. W trakcie protestu nie chcieliśmy zbierać. To było tak, że wieczorem wyszliśmy na ulicę, zbieraliśmy podpisy. To było w kilka dni, w kilku miejscach. Ja nie mówię, że protesty były równe z ilością podpisów, tylko Polskie Stronnictwo Ludowe podjęło decyzję, że zbieramy podpisy pod petycją do prezydenta. Udało się zdobyć w ciągu tygodnia 100 tysięcy ponad. Już jak na taki krótki okres czasu. Jak na taki długi okres czasu i to nie było pod sztandarem Polskiego Stronnictwa Ludowego, ponieważ na liście nie było napisane Polskie Stronnictwo Ludowe, tylko petycja do pana prezydenta. Zbieraliśmy to w luźny sposób, nie na silnie, nie podczas protestów. Udało się ich zdobyć 100 tysięcy. To też o czym świadczy. Panowie, to teraz mam takie pytanie. Czy waszym zdaniem uda się prezydentowi znaleźć większość do tego w Sejmie, żeby te własne projekty, które przygotuje, no po prostu uchwalić? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Na pewno dogada się z partią, która jakby go wystawiła, czyli na pewno z politykami PiS-u pan prezydent się porozumie i będzie próbował skonstruować tutaj większość do tego, aby przeforsować swoje pomysły. Pamiętajmy o tym, że samo głosowanie to jedno, ale to, o czym już powiedziałem wcześniej, pan prezydent musi wprowadzić pewne poprawki do tych ustaw, żeby rzeczywiście to wyglądało tak, że to jest jego ustawa, która wyszła jakby z kancelarii. Ale pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość, które no mocno optowało za tą pierwotną wersją, będzie chciało zaakceptować taką wersję? W mojej ocenie prezydent zawetował te ustawy z tego powodu, że widział skalę protestów na ulicach miast i na pewno prace, które teraz się rozpoczynają w kancelarii pana prezydenta, są dosyć obfite i ja jestem tylko ciekaw tego, co zrobią mieszkańcy naszego kraju, jeżeli dowiedzą się, że te ustawy, które wyjdą z kancelarii prezydenta, są bardzo podobne do tych, które tak naprawdę zawetował. Bo pamiętajmy o tym, że on zaproponował, on zaproponował wcześniej, parę dni wcześniej zaproponował pewne zmiany w ustawie o KRS-ie, którą potem zawetował. Więc to jest pewna gra, której tak naprawdę, o której my zawetował, nie wiemy. Zawetował, bo te zmiany nie do końca zostały wprowadzone tak, jak chciał. Tak, ale pamiętajmy o tym, że mimo to zostały zawetowane tylko i wyłącznie, w mojej ocenie, tylko i wyłącznie z tego powodu, że rzeczywiście w mediach te protesty były pokazywane. No, widział skalę protestu. Pan prezydent pojechał przecież na Hel, widział, co się działo przed jego kurortem, na którym chciał odpoczywać. No i
Pamiętajmy o tym, że może się okazać, że sierpień będzie bardzo gorący w Polsce. Wrzesień, myślę, że wrzesień. Marko Markowski, Prawo i Sprawiedliwość, będzie większość? Znaczy, no, ja jestem pewien, że będzie ta większość, ale chciałem też powiedzieć, że są trzy rzeczy, które muszą się znaleźć w tej propozycji prezydenta, z których na pewno nie, których na pewno Prawo i Sprawiedliwość nie odpuści. I to jest, po pierwsze, muszą odejść ci, którzy odpowiadają za dotychczasowe fatalne praktyki, którzy uczestniczyli w nich czynnie, albo czyli się na nie zgadzali. Jednak. Po drugie, muszą nastąpić zmiany, które sprawią, że sędziowie będą odpowiadali za łamanie prawa. Dzisiaj są praktycznie oni bezkarni. I po trzecie, ludzie muszą mieć kontrolę nad działaniami sądów. Musimy przywrócić realny trójpodział władzy. I tyle, jeżeli te rzeczy będą zawarte w propozycji pana prezydenta, to nie będzie problemu, żeby było poparcie. No, diabeł tkwi w szczegółach. Większości rządzącej. Tobiasz Gajda? Myślę, że społeczeństwo nie da się nabrać na kolejną podobną ustawę, która by tutaj jakoś upolityczniała bardziej te sądy i tutaj nie zgodzę się. Czyli wątpi pan w większość parlamentarną? PiS poprze tą ustawę, aczkolwiek ona niewiele będzie, uważam, zmieniała, tyle, co będzie według mnie dodawało większe kompetencje prezydentowi. Prezydent poczuł się urażony po prostu, że prokurator generalny miałby de facto większą władzę niż on według poprzednich ustaw, a w tym momencie mi się wydaje, że część tych kompetencji zostałaby przekazana dla urzędu prezydenta. Tutaj prezydent by mianował swoje osoby, no i też te większości by miały inne jakieś wymiary, tak jak tutaj w ustawie o KRS-ie, aczkolwiek wątpię, że tutaj by się coś cokolwiek zmieniło, to znowu będą ustawy kadrowe i polskie społeczeństwo nie da sobie drugi raz tego samego kitu gdzieś tam za przeproszeniem dawać tutaj pod ocenę i znowu wyjdą na ulicę we wrześniu. O tym się mówi, bo nie będzie tutaj zgody na zmianę ustroju, na dyktowanie politycznego układu sił w sądach. Sądy są dla samorządów i sędziowskich i korporacyjnych i tutaj nie powinno, to jest ta właśnie niezależność i niezawisłość i jej się powinno bronić, a nie dawać sądy ludziom, mówiąc takie zdanie, dajemy sądy ludziom, podczas gdy my je po prostu upolityczniamy i uznajemy, że wynik wyborczy przełożył się na to, iż mamy do tego prawo, aby te sądy zmieniać i obsadzać. Ale nie ma szkółek pisowskich, w których są szkoleni sędziowie, tak? No nie istnieje takie coś. Ale są mechanizmy do łamania kręgosłupów moralnych sędziom, karą, nadawania im kary, jakieś grzywienie i tak dalej. Jak najbardziej. No one mogą być też używane politycznie do różnych, różnych takich sytuacji. Że kolega jest przeciwny jakimś tam nadzoru nad sędziami. Oni mają być bezkarni, tak? Oni mają być totalnie bezkarni, robić sobie co chcą. Jestem przeciw nadzorowi nad sędziami. Siedzieć sobie i w danych sprawach orzekać tak, jak im się chce. Ja tak? Chciałbym przypomnieć, że nie wyszli jeszcze nie wyszli na ulicę ludzie, którzy są zwolennikami wszelkich zmian w sądownictwie. Więc tutaj możecie się panowie marsz miliona legendarny jeszcze dalej przeliczyć na ulicę. Ja chciałbym przypomnieć, że zwykłe marsze niepodległości miały ponad 100 tysięcy. Jeden w całym kraju, to były protesty, nawet w najmniejszych miejscowościach w naszym kraju. A w wielu miastach szły także wojewódzkich i tak dalej. W Nowym Sączu, w Rzeszowie, wszędzie były protesty. Tak, ale szanowni państwo, jeszcze jedna rzecz, o tym też zapominamy. Przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę wszystkie opcje rządzące, które do tej pory rządziły, tak naprawdę nie wprowadzały nawet kosmetycznych zmian i dlatego mamy do czynienia z taką, a nie inną sytuacją, z taką, a nie inną skalą protestów, bo tak naprawdę Platforma przez 8 lat nie zrobiła nic w tej sprawie, w tej materii. Ale tylko powiem tyle, że rzeczywiście, gdyby ta ustawa była zmieniana na bieżąco, to znaczy przychodzi kolejna ekipa i rzeczywiście się za tą ustawę zabiera, nie ona jest odkładana, bo ona jest niewygodna, tak? Znaczy, prawo się po drodze zmieniało parokrotnie, na przykład to, że udało się rozpracować tą aferę ratuszową korupcyjną, to też był bezpośredni efekt tej zmiany prawa, który wprowadzenia przepisu, że jeżeli ktoś poinformuje o tym, że wręczy łapówkę, to będzie zwolniony z odpowiedzialności. I gdyby nie ta zmiana prawa, to tego układu by się tutaj nie udało rozbić. Ale ja mówię tutaj o zmianach typowo kadrowych, bo ustawy, które tutaj zamierza wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość, dotyczą głównie właśnie stanowisk, po prostu. I gdyby pewne te kwestie były już wcześniej gdzieś tam regulowane w jakikolwiek sposób w ustawie, no to nie mielibyśmy do czynienia też z taką, a nie inną skalą protestów. Ja jestem ciekaw tego, co się będzie działo w następnych miesiącach, bo jeżeli rzeczywiście będą mocne zakusy na te stanowiska,
mocna kontrola jakby sądów i tak dalej, no to, to na pewno nasi rodacy, nasi Polacy wyjdą na ulicę, jak nie we wrześniu, jak nie w sierpniu, to pewnie w październiku. Marcin Pękalski, bo nie dopytałem w końcu o tą większość. Będzie, nie będzie? Będzie, nie będzie. Nie wiadomo. Powiem szczerze, że kiedy ta totalna opozycja stała na ulicach i wyprowadzała ludzi, manipulowała ludzi w swoich mediach, Paweł Kukiz udał się do prezydenta i tam merytorycznie z nim przeprowadzał rozmowę. Tak, udało mu się wprowadzić, że do KRS-u sędziów będzie wybrany 2/3 sędziów i to są jakieś rozwiązania propolskie. Tak? To nie są rozwiązania ani Kaczyńskiego, ani Schetyny, ani partyjne. I tego my jako Kukiz 15 o to walczymy, tak? I tu nikt nie powie, że to nie jest ustawa albo poprawka do ustawy propolska, bo jest, tak? Musi się ten nasz parlament, czyli Sejm porozumieć, żeby wybrać sędziego, tak? Czyli nie, że jedna partia ma większość, to może sobie robić, co chce. Zbigniew Ziobro mówi, że to sparaliżuje wszystko, bo tych 3/5 się nie uda uzyskać. Nie uda się, bo się nie chce rozmawiać, tak? Jeżeli ktoś na przykład pycha, tak jak tu kolega przed programem powiedział, pycha kroczy przed upadkiem, tak? Tak samo PO i PSL też nie chciało z nikim rozmawiać. Pamiętam słowa marszałka wtedy pana Niesiołowskiego, bardzo pozytywnego polityka. Tak, wygrajcie sobie wybory, będziecie sobie przegłosować. No to sobie wygrali wybory. I przegłosowują. I sobie przegłosowują, tak? No i ja nie wiem, o co chodzi, tak? To są właśnie te kolejne partyjki, wojny partyjniane, tak? Ale my chcemy po prostu merytorycznie rozmawiać. Jeżeli prezydent usiądzie ze środowiskami sędziowskimi, usiądzie ze stowarzyszeniami obywatelskimi poszkodowanymi przez sądy po prostu, i z różnymi środowiskami, które praktycznie oddziałują na sądy albo mają możliwość oddziaływania sądu i zacznie rozmawiać i tworzyć ustawy, prawda, pod obywateli, bo komu te sądy mają służyć? Na razie służą tylko wiadomo komu, tak? Nie będę tutaj się rozwodził na temat partyjnych rozgrywek. Chodzi o to, żeby one zaczęły działać normalnie dla obywateli. I tak powinny być tworzone ustawy, a nie, że dzisiaj sobie siedzi pan Kaczyński przy władzy, bo ma większość i ma prawo do tego, bo demokratycznie, czy to jest demokratycznie? Demokratycznie to większość nie poszła na wybory, bo już ma dość wojny popisowej, tak? Czy tam oczywiście PSL też tu nie kiwa głową, bo cały czas siedzi i tylko się przykleja, gdzie tylko się da, byleby siedzieć, tak? I tak to wygląda. My chcemy ustaw proobywatelskich z obywatelami. Dlatego żeśmy uruchomili samorządy z Kukizem, tak? Kto chce, idzie i działa, tak? Kto ma wiedzę, kto ma umiejętności i pomysł, to po prostu idzie i działa. I tak samo jak powiedziałem wcześniej o panu Gowinie, że tutaj głosuje, tutaj popiera, więc to właśnie pokazuje obraz całej polityki. Wywołany to biznes PSL troszkę. Mam tylko jeszcze pytanie do kolegi. Pan powiedział, że opozycja totalna tutaj wyprowadzała osobę na ulicę, ale Paweł Kukiz poparł po dwóch wetach, docenił jednak obywateli, którzy wyszli na ulicę. Obywateli. Jak pan się do tego odniesie? Obywateli. Odniesie się do tego, że obywatele, którzy zostali zmanipulowani, może zmanipulowani to za dużo powiedziane, ale zostali zaproszeni na ulicę, czyli wyciągnięci spod telewizorów, bo się dzieje, bo się zawala świat, prawda? Bo im kradną ojczyznę, chociaż przez kilkanaście lat już dawno ją rozkradli i rozsprzedali, zostali wyciągnięci na ulicę. Oni, ja mówię o ludziach, którzy tam na przykład stali i wierzyli w to, że walczą przeciwko ustawie, ale też rozgraniczami ludzi, którzy tam stoją w walce o stołki. Także większość pewnie nie wie przeciwko czemu. Tak, dokładnie. Ale spokojnie. Są filmiki, że ludzie sobie chodzą. Ja panu, jak będzie kolego chciał, to ja puszczę sobie koledze filmik, gdzie są ludzie, blogerzy, idą i się pytają, za czym oni tak chodzą. No bo im kradną sądy. No ale jaka ustawa się pani podoba? Nie są w stanie powiedzieć, za czym idą. Bo Kaczyński kradnie. To są ci ludzie zmanipulowani, którzy idą walczyć o stołki dla pana Schetyny i reszty. Ja mówię, no, też tam była grupa ludzi, też podejrzewam, że też liczna, bo ja nie mówię, że też nie, że też tam nie byli Polacy, że tam wszyscy jacyś zdrajcy albo ubecy, jak to wszyscy mówią. Nie, tam są też ludzie, którym się też nie podoba. Postanowili też wyjść na ulicę, tylko wyprowadzać u ludzi na ulicę to nie jest sposób, to nie jest demokracja, tak? To też jest demokracja. No może też, ale to jest taki już, wie pan co, to już... Nikt nikogo nie zmuszał. Dokładnie. Każdy mógł wyjść na ulicę. Tak, no ale co to ja mamy chodzić po ulicach? Tak się tworzy politykę, no panowie, tak tworzy politykę. Marcin, szansa PSL. Będzie większość, nie będzie? Największą sztuką jest porażkę przekuć w sukces. I myślę, że zarówno obóz pana prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno na tym pracuje. Jak tutaj to wszystko połapać, żeby wyjść na swoje? Myślę, że w końcu uda się dogadać, aczkolwiek tak jak koledzy tutaj z Nowoczesnej mówili, że ludzie nie dadzą się oszukać kosmetycznymi zmianami ustawy.
Uważam, że powinno się zacząć wszystko od początku, siąść ze środowiskami prawniczymi, z partiami opozycyjnymi, wypracować porozumienie, ponieważ polityka jest sztuką kompromisu, tak? I tutaj powinniśmy wszyscy razem usiąść, ponieważ prawo powinno być ponadpartyjne. Powinniśmy wypracować wszystkie obozy, zarówno polityczne, samorządy sędziowskie, organizacje prawnicze powinny wypracować taką ustawę, która będzie akceptowalna przez, wiadomo, wszystkich nie, bo to się nigdy nie uda, ale przez większość organizacji, większość partii politycznych no wiadomo, że nie będzie, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. To łatwo mówić, bo oni są w stanie się wszędzie przykleić. No tutaj. Się podjął takiego zadania. Więc no tak i myślę, że, no bo to jest bardzo ważna ustawa i tutaj nie powinniśmy się dzielić, tylko pracować razem, żeby udało się w Polsce wypracować takie prawo, które będzie dla obywateli. Panowie, drugi temat, mowa nienawiści. Nie wiem, czy zdradzę wielką tajemnicę, ale podobno panowie się tak jakoś przed programami zawsze dogadują, że się nie będą za ostro kłócić, w odróżnieniu od swoich starszych kolegów politycznych. A, to może nie wiem, ja pan Marcin nie brał udziału w takich negocjacjach. Nie bawię się w układy. Ale faktem jest, że te nasze dyskusje są trochę spokojniejsze niż, no bo tak powinno wyglądać, niż dyskusje na przykład parlamentarzystów. Słuchajcie, ja bym nie chciał, żebyśmy tak jakby, bo chciałem porozmawiać o tej brutalizacji języka politycznego, tak, bo ona ewidentnie następuje, ale też nie chciałbym, żebyśmy poszli jakby w takim kierunku, no kto pierwszy kogo obraził, bo to musielibyśmy sięgnąć daleko, daleko do historii, bo ten język był mniej lub bardziej brutalny właściwie od początku polskiej demokracji, tak, to pamiętam takie określenie na przykład na zwolenników Jana Olszewskiego jak olszewicy, tak, które miało się kojarzyć z bolszewikami, no to 91-92 rok, czyli ho-ho, jak dawno temu. Jak sądzicie, czy te emocje opadną i uda się trochę ten język, nie wiem, żeby parlamentarny język oznaczało naprawdę parlamentarny, a nie taki, jaki mamy w tej chwili, tak, bo w parlamencie dzieją różne rzeczy. Marcin Pękalski. Uda się to pod jednym warunkiem. Jeżeli posłowie będą czuli, że są wybierani przez naród stuprocentowo i mogą być odwołani przez naród w każdej chwili. Wtedy przestaną rzucać kartkami, przestaną zabierać mikrofony, przestaną używać obraźliwych, brzydkich słów do obozu przeciwnego, że tak się wyrażę. Dzisiaj to wygląda tak, że połowa polityków ma wpisane w CV polityk, tak? Śmieszne i uwłaczające w ogóle Sejmowi polskiemu, tak? Bo osoby są z góry, wiedzą, że i tak będą w tym Sejmie, więc mogą mówić i czują się bezkarne. I tak to działa. Odnośnie języka nienawiści. 16 lipca 2018 roku tutaj w loży był pan Witold Zembaczyński, który naskoczył na mojego kolegę, który po prostu wypowiadał swoje zdania. To jest właśnie język nienawiści. Pan Witold musi się przede wszystkim przejść do młodzieżówki swojej, tutaj do kolegi i może kolega pokaże mu, co to znaczy dobre wychowanie, kultura języka i kultura języka, bo ja akurat ten program grałem. Mój kolega z Kukiz15 i prezes Stowarzyszenia Endecji wypowiadał swoje zdanie. No, ciężko było wypowiadać, bo od razu jest przerywane, zdanie naskakiwane. To samo było z posłanką PiSu. To jest właśnie mowa nienawiści, ale odnośnie mowy nienawiści, to jest specjalnie robione po to, bo na emocjach buduje się elektorat, tak? Na niektórych emocjach buduje się elektorat, na złości w danych ustawach, tak na przykład jak mieliśmy o sądownictwie, że kogoś to denerwuje, więc na emocjach budujemy po prostu swój elektorat. I tak to działa. A czy to się zmieni? Kwestia jest świadomości Polaków, tak? Że kogo wybieramy, jak wybieramy, po co wybieramy i na ile. I jak możemy go kontrolować. To jest to o czym mówimy w Kukiz15. Muszą być JOW-y, musi być obligatoryjne referendum. Wtedy możemy w każdej chwili odwołać takiego posła, który skacze po stołach, krzyczy, zachowuje się niekonwencjonalnie do osoby parlamentarnej. I wtedy go odwołujemy i wtedy oni zaczną się zachowywać. Już nie wspomnę, że zaczną głosować proobywatelsko. Tobias Gajda. Zostałem wywołany jakoś troszkę, tej, tak, dyskusji. On w pozytywnym aspekcie. Poseł Zembaczyński jest osobą medialną, tutaj też pokazuje to na każdym kroku, gdzieś tam, co włączy gdzieś tam telewizor, to też obliguje chyba Polsat poranny, TVN poranny. Nie, to jednak uczy takiego, swobody. Tobias Gajda. Swobody, uczy swobody obycia i ostrego języka, który jest dobitny, ale dobitnie pokazuje też
jakieś braki, czy to jakieś nietrafne argumenty drugiej strony. Te osoby wyraziste, tak jak już mówiliśmy dokładnie chyba dwie loże temu z redaktorem Górniakiem, że te osoby wyraziste jednak wzbudzają emocje w ludziach. Kontrowersyjne. Ludzie kontrowersyjne i ludzie się z nimi utożsamiają. Utożsamiają się zarówno z takimi bardziej wyrazistymi postaciami z prawej strony, czy z lewej strony sceny politycznej. Też była zwracana uwaga, że oczywiście osoby, które czasami mówią spokojnie, mówią nawet może i troszeczkę trafniej, ale nie wzbudzają takich emocji. Tutaj na przykład przykład mamy pani Kamili Gasiuk-Pihowicz, mojej totalnej teraz idolki po tej dyskusji w Sejmie, która dobitnie pokazywała dokładnie, co się dzieje z polskim ustrojem, dobitnie ukazywała szczegóły łamania konstytucji i niekonstytucyjności prowadzenia debaty sejmowej. Tak samo jak i Borys Budka, mogę tutaj też pochwalić z Platformy kolegę. I możesz czerpać. Świetnie to pokazywali, świetnie ujmowali to i pokazywali Polakom przede wszystkim, co się dzieje. To też nie bez odbioru jakiegoś bezstronnego ze strony polskiego społeczeństwa, ponieważ teraz Kamila Gasiuk-Pihowicz jest na trzecim miejscu wśród zaufania polityków, nad Pawłem Kukizem. A kto kupował ten sondaż? Nikt nie kupował sondażu. To są standardowe sondaże, które zawsze pokazują zaufanie polityków. Pierwszy Andrzej Duda oczywiście, już niezmiennie od kilku miesięcy. Ale wracając jeszcze do sytuacji z posłem Kostusiem. Poseł Kostuś powiedział zdanie, które idealnie puentuje całą tą sprawę. Powiedział, że sprawca także jest ofiarą. I to jest bardzo ciekawe zdanie w tej kwestii brutalizacji języka. Tutaj też nie przeceniałbym roli... On popiera taki język właśnie, u kolegi nawet. Ja popieram język ostry i trafny, nie popieram języka brutalnego i nie popieram propagandy ani manipulacji, którą widzimy w TVP Info, załóżmy. Tutaj ten człowiek według mnie ewidentnie jakoś... Są osoby po prostu niezamożne, które nie mają dostępu do innych mediów i załóżmy TVP Info jest ich jedynym medium. Jak ja zobaczyłem, co się dzieje na paskach TVP Info w ubiegłym tygodniu, to po prostu krew zmroziło we mnie. To, jak można manipulować przekaz w telewizji. Pasek po prostu, reportaż z protestów pod Sejmem i pasek do tego zbrodnicza opozycja totalna chce dalej skorumpowanych sądów. No to gdzie tutaj mowa w ogóle o obiektywnym dziennikarstwie i takie osoby po prostu widzą to, wczuwają się w rolę jakby obrony jakby polskiej ojczyzny przed totalną opozycją, która jest tak obrzucana błotem w mediach reżimowych. I później dochodzi do takich brutalnych czynów, jakichś faktycznych, tutaj przy biurze poselskim. Doszło do groźby. No i prokuratura zareagowała, bo posłowie nie chcą ścigać, ale prokuratura zarzuty postawiła. Marko Markowski. No, jakże trafny pasek w TVP Info. Także no, chciałbym się tutaj odnieść do tego, że nasza posłanka, pani poseł Katarzyna Czochara, była atakowana tutaj w tym studio. No w zeszłym tygodniu dość mocno, tak. Tak, przez posła Wilczyńskiego i posła Zębaczyńskiego, tak? I tutaj już nie wiem, z czyjej strony padły słowa, że my zapłacimy jako Prawo i Sprawiedliwość głowami. To samo powiedział Jarosław Kaczyński posłowi Zębaczyńskiemu podczas obrad Sejmu, że wszyscy powinniście siedzieć. Tutaj w tym studiu, czyli czymś, co nas najbardziej dotyka, no i niestety Tobiasz przez twojego lidera politycznego w regionie. No, myślę, że należy trochę wyhamować. Chciałbym też zaznaczyć, jakie listy dostawała pani poseł PiS Barbara Dziuk z pogróżkami od funkcjonariuszy. Podpisali się tak funkcjonariusze. A myślisz, że posłowie opozycji nie dostają listów z pogróżkami? Gdzie zabierzemy się za wasze rodziny, zaczniemy do was strzelać, ponieważ mamy broń, bo jesteśmy funkcjonariuszami byłych służb, więc tutaj naprawdę warto się zastanowić nad tym, co politycy mówią. Także chciałbym zaznaczyć, że to naszego pracownika biura poselskiego zamordowano parę lat temu, więc ten język chciałbym, żeby każdy wyciszył, najlepiej zacząć od siebie, ten agresywny język polityczny, bo ja nie jestem w stanie przekonać kogoś, żeby przestał używać jakichś takich no, mocnych, brutalnych słów, które mogą innych pobudzać do agresji. Więc mogę jedynie zacząć od siebie i tyle, i na sobie poprzestać, tak? Więc apeluję no, też do wszystkich, kto zechce się do tego apelu przyłączyć, żeby przestać takie rzeczy robić. Ludzie dostają SMS-y, słuchałem ciebie, tak? Dość wulgarny. Ja też dostaję na Messengerze, na Facebooku, ty pisowska szmato, czy takie epitety padają.
No i chciałbym, żeby tego nie było. Każdy by chciał. Marcin Oszańca, PSL. Także zwykle apeluje o zgodę. PSL zawsze apeluje o zgodę, ponieważ zgoda buduje i na zgodzie możemy opierać dalsze działania. Język nienawiści jest dużym problemem. No, ma tutaj dalej zastosowanie te stare przysłowie chleba i igrzysk i politycy niektórzy widzą, że to skutkuje dalej, tak? Dostarczają igrzysk w postaci ostrych debat, ciętego języka i widzą, że część elektoratu to kupuje, podoba się to ludziom. Części oczywiście, ta wyrazistość, aczkolwiek powinniśmy zejść o te parę tonów niżej, uspokoić emocje. Nie powinno być akceptacji, a ryba psuje się od głowy i tutaj najpierw u góry powinno się to uspokoić, na pewno zejdzie to dłużej, niżej, na szczeble samorządowe, na szczeble poselskie. Dlatego tutaj PSL zawsze apelowało o spokój, o zrównoważenie, o równowagę i bez tego nie da się budować polityki, nie da się budować porozumień. Jest to duży problem. To, co się stało w biurze poselskim posła Kostusia, nie jest to jedyne wydarzenie. Marko ma rację, tutaj pracownik biura PiS został zamordowany i to też na pewno było żniwo tego języka całej sytuacji politycznej. Oczywiście wszyscy stali za tym, tak w Sejmie zostało to uczczone pamięci. Problem jest ogólny, to nie jest tak, że PiS, że wcześniej Platforma, problem jest, i to nie tylko w Polsce, to się dzieje na całym świecie i niektórzy starają się budować na tym swój kapitał polityczny, co nie jest dobrym zjawiskiem. Marcin Gabiec, mniejszość niemiecka, może nie uczestnik tej wielkiej wojny polsko-polskiej, ale akurat mniejszość też jest obiektem ostrych ataków. Powiem, wystarczy tak, zajrzeć na fora internetowe, jeżeli tylko pojawia się jakikolwiek temat taki polsko-niemiecki, czy polsko-śląsko-niemiecki, powiem tak, to bardzo fora buzują. Bardzo często wyciąga się kwestie naszej narodowości niemieckiej, nie tylko tutaj lokalnie, ale również politycy wyższych szczebli, że tak powiem, używają cały czas argumentu, że Niemcy są tacy, a nie inni, no i dochodzi do pewnych, do pewnych tarć. No, każdy ma pewien światopogląd i każdy z nas, jak tutaj siedzimy, reprezentuje trochę inne środowiska, no i polityka to jest takie ścieranie się jakby ze sobą interesów. Tam, gdzie interesy mieszkańców, bo my, każdy z nas reprezentuje tak naprawdę mieszkańców, tam, gdzie te interesy się ścierają, tam może dojść do właśnie takiej mowy nienawiści, z którą należy walczyć, żeby wyciszyć emocje. Bo pamiętajmy o tym, że my dzisiaj jesteśmy, a jutro nas nie będzie i będzie ktoś inny i być może to jest szansa dla nas, żebyśmy skorzystali z tego, żeby odpowiedni język stosować, kiedy mamy na to szansę, ponieważ no bo nasz język świadczy o nas. Obserwujemy dokładnie tak, co się dzieje, no, mamy szansę to zmienić, dlatego korzystajmy z tej szansy i nie marnujmy jej. No i to jest niezłe przesłanie na koniec, czyli wyciszyć emocje, tak jak mówił Marko Markowski, najlepiej zacząć od siebie, bo na siebie mamy wpływ. Co do innych, to różnie. Panowie, bardzo wam dziękuję. Zobaczymy się za tydzień. Wakacje trwają, ale nie w loży. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Marcin Oszańca, PSL. Dziękuję bardzo. Marcin Gabiec, mniejszość niemiecka. Pozdrawiam. Trzeci Marcin Pękalski, Kukiz 15. Tobiasz Gajda, Nowoczesna. I Marko Markowski, Prawo i Sprawiedliwość. A program prowadził Marek Świercz. Niedzielna Loża Radiowa.